Czy się znów spotkamy? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota. Wróżba jest jedna i zadam pytanie na wizji. Czy spotkacie się osoby pytające z osobą ukochaną, tak? Pytanie jest dla wszystkich. Nie ma żadnego wyboru grup, czyli obejrzyjcie sobie tą wróżbę od początku do końca, ponieważ jest tylko jedna, jedyna wróżba, jeden rozkład. Kochani, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was, kochani, do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jesteście nowi, chcę, żebyście zostali ze mną, oglądali mój kanał regularnie, moje wróżby dla Was. Oczywiście proszę o komentarze, czy ta wróżba rezonuje z Wami. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Piszcie mi e-maile, jeśli chcecie nabyć wróżbę indywidualną. Ja powróżę Wam osobiście. Wyślę Wam od razu odpowiedź i termin. Także zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, teraz zaczynamy. Czy się jeszcze spotkamy? Czy się jeszcze spotkamy? Czy się jeszcze spotkamy? Czy się jeszcze spotkamy? Jeśli są jakieś perypetie, problemy, konflikty między Wami, niedopowiedziane sprawy, to pytanie, czy się spotkamy, czy będziemy mieć randkę, jest właśnie w takich sytuacjach. Dobrze, już tłumaczę, co mi tutaj wyszło, jaki obraz kart. Kochani, w przełożeniu mamy już króla monet, czyli osoby, która, jak widzicie, namyśla się poważnie tutaj, co dalej z tą relacją. Ta osoba być może jest teraz w pracy lub w samotności, gdzie rzetelnie tutaj na serio myśli o tym problemie. Jest to osoba spokojna, zrównoważona, odpowiedzialna, która myśli o związku długotrwałym, stabilnym, relacji długotrwałej. Także tutaj ta osoba myśli właśnie na pewno, co zrobić, i wspomina. Mamy kartę również wspomnienia, czyli wspomina Wasze spotkanie, wspomina być może Wasze, nie wiem, chwile spędzone razem, wspomina, myśli o Was sentymentalnie, no i chce przyjechać, chce się spotkać, pomimo to, że nie wie, jak to się potoczy, czy dobrze, czy źle, ale na pewno chce ta osoba przyjechać, chce tutaj Was jakoś zaczarować, by doszło do tego spotkania. Uwaga również na wszelkie manipulacje ze strony tej osoby. Uwaga na to, by ta osoba nie zaczęła Wami jakoś emocjonalnie manipulować, ale chce ta osoba zgody, harmonii między Wami, pogodzenia się, jeśli macie jakąś sprzeczkę. Chce ta osoba tutaj przede wszystkim balansu, tak? Pięknego czasu w nieskończoności z Wami, harmonijnego. Tutaj też yin-yang, czyli energia damska i męska w nieskończoności, tak? Czyli taka emocjonalność kobieca i męska energia, tutaj wymiana tej damsko-męskiej pięknej energii w nieskończoności. Coś takiego potrzebuje ta osoba Wasza ukochana i chce tutaj tego balansu, tego pięknego przepływu energii między Wami. Dlatego też tutaj będzie akcja wiadomości, wymiana informacji,
Być może seks, tak? Ta osoba chce tak jakby seksu z wami, bo to jest ta karta jest też bardzo seksualna, ale też karta szybkiego bardzo tempa, wymiany informacji, podróży, spotkań, właśnie takiej szybkiej, konkretnej komunikacji. No i tutaj mamy króla buław, kochani, czyli działanie, akcja, kreatywność. Tutaj seksualność, charyzmatyczność, osoba silna, która działa szybko, zdecydowanie osiąga swoje cele. No tutaj mamy dużo seksualności. Ta osoba jakby chce tutaj z wami spotkania i seksu. No i wspomina tutaj was i wspomina bardzo wasze spotkania. I chciałaby właśnie tutaj, nie wiem, no, bardzo karty seksualne, nawet powiedzmy sobie te karty, tak, ta kombinacja kart, bardzo karty seksualne, mocno, silne, seksualnie, ale też mamy króla pentakli, czyli osobę, która owszem jest seksualna, chce seksu, ale również chce stabilnego związku, myśli poważnie o tej relacji. No ale brakuje tej osobie jakby tutaj być może, nie wiem, teraz, w tej chwili, kiedy myśli o Was, jakieś, nie wiem, zbliżenia z Wami, intymności, tak? Tęskni może za tym. W każdym razie widzę tutaj na pewno spotkanie i wymianę informacji, wręcz intymność, wręcz taką wielką energię właśnie, jak to mówię, seksualną. No i potrzebę harmonii, pogodzenia się, pięknej wymiany, tak, energii damsko-męskiej. Także tak, odpowiedź jest tak, ta osoba na pewno chce spotkania z Wami. Dziękuję za Waszą obecność i kochani, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym rozkładzie. Napiszcie mi, że jesteście, zaznaczcie swoją obecność, wyślijcie smajlika, nie wiem, jedno słowo, jedno zdanie. Wszystkim się cieszę, czytam. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.